Chyba już sama nazwa kongresu rozsławiła w Polsce to, co polskie, chociażby właśnie przez informowanie Polaków, jaki jest polski kod kreskowy. Ale czy z perspektywy kreatora mody, który światową sławę zdobył, czy pani uważa, że my potrafimy w porównaniu z innymi krajami docenić to, co polskie, dbać o to, co polskie, kupować to, co polskie? Ja myślę, że jeżeli chodzi o kwestię docenienia polskości, o kwestię docenienia polskiego produktu przez Polaków, to się dużo zmienia na lepsze. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że moje pokolenie i starsze mi pokolenie odchodzi troszkę do lamusa. Czyli jesteśmy tym pokoleniem postkomunistycznym. Pokolenie postkomunistyczne chłonęło wszystkiego, co zagraniczne, bo polskość miało na co dzień. Był to proces naturalny zachłyśnięcia się światem zagranicznym. Natomiast z mojego punktu widzenia te nowe pokolenia jest bardzo dumne z Polski. Ja widzę to po moich synach, jeden 30-letni, drugi prawie 30-letni, ich przyjaciołach. Zachłystują się, są dumni z polskich technologii. My dzisiaj szukamy tego, co jest polskie poza granicami, szukamy tego, co jest w Polsce. Myślę, że COVID też nam bardzo mocno pokazał, że ta potrzeba wspierania naszego regionu, wspierania siebie wzajemnie, żeby to polskie produkty były wybierane, żeby Polacy utrzymali miejsca pracy, żeby polscy przedsiębiorcy mieli pieniądze, żeby utrzymać te swoje przedsiębiorstwa. To jest też jakby takie dodatkowe do tej skrzyneczki, że zaczynamy doceniać polski przemysł, polskie produkty. Jest jeszcze jedna kwestia taka, że mamy dużo więcej zaufania do polskich produktów. Coraz częściej zaczynamy kupować droższe produkty z mniejszych firm, z manufaktur, wiedząc, że za tym stoi, no chociażby w przemyśle spożywczym, mniej chemii, mniej przetwarzania, mniej różnych środków, które są wstrzykiwane, bo coś musi wytrzymać ogromną drogę. I zaczynamy mieć świadomość też dzięki mediom, dzięki różnego rodzaju programom, zaczynamy mieć świadomość, bardzo poważną świadomość tego, że tak naprawdę to, co zaoszczędzimy często, właśnie kupując od tych masowych, wielkich producentów w każdej jednej dziedzinie, czy to będzie odzież, czy to będzie jedzenie, czy to będą meble, obojętnie. To są to rzeczy tak zwane krótkotrwałe. W kontekście jedzenia musimy potem kupić drogie leki, jak zaczynamy chorować. Jest to proces mniej zauważalny od razu, ale w każdym innym produkt tani, produkt z Azji, produkt od ogromnych koncernów, które często mieszczą się poza granicami Polski, nawet na terenie Europy, ale większość ich produkcji jest produkowana w Chinach, w Bangladeszu. Są to produkty jednorazowe, o krótkiej żywotności. Ktoś powie fajnie, bo w przypadku mody dlaczego nie? Moda powinna być jednosezonowa, ale myślmy też o naszej planecie. Myślmy troszkę o tym, że te wszystkie śmiecie i te tony, tysiące ton różnych niepotrzebnych produktów, które produkujemy, zwłaszcza tych masowych produktów, one będą musiały być wyrzucone. One nie będą zutylizowane w mądry sposób. W związku z tym myślę, że świadomość Polaków jest już w tej chwili dobra. Nie powiem, że bardzo dobra, ale jest dobra.